No i jestem na Słowacji. Na Mestowo przekroczyłem. Przed chwilą mnie kontrolowała policja. Przed chwilą odjechali. Ale wyjątkowo nic. Nie zapłaciłem. Tak jak mówiłem wam. Tu są na każdym kroku. Trzeba naprawdę bardzo uważać. Nie wiadomo skąd wyjadą i cię mają. Jak elegancko jeżdżą. Koniec na Mestowa. No, na pewno jedzie gdzie? Przy granicy. Korbielowa. Tam jest właśnie wieś. Gdzie przez tą wieś się jedzie chyba z 10 km. Obecnie 50 km na godzinę. I tam mają żniwo. Faktycznie tam co dzień są. Tylko nie wiadomo o której godzinie. Dwa, trzy lata temu, jak tą wieś remontowali, ciągli bodajże wodociągi, było 40 na godzinę. Mieli tam żniwo niesamowite. A miejscowość jak się nazywa? Zaraz zobaczycie. Zubrochlawa. Tak się pisze. Właśnie przez tą wieś się jedzie 10-15 km z małą przerwą do drugiej wsi. Kiedyś tutaj taki policjant jeździł starym Renault 5 GLTX. Na cywilnych numerach. Jeździł w jedną i w drugą stronę i łapał. No, ale on jedzie 60 na godzinę. A tu jest 50. Jemu wolno. Ale jak Polak jedzie, to wiadomo. Jak poszedł przez wieś, już go nie widać. A ja jadę 55.
on 60 jedzie na pewno. Może się jeszcze zaczai 2 km wcześniej i mnie złapie. Zobaczymy. Właśnie teraz się kończy ta wieś. Kawałek jest odcinek, co można sobie przeciąć. Kilometr, półtora. I znowu jest następna osada. Znowu 50 na godzinkę. Nie ma go. Ciekawe, jakbym za nim jechał. Jechał bez tych, bez świateł, bez żadnych sygnałów. Jest tam przede mną 500 metrów. No, następna miejscowość. Tu jest 50. Rap. Cia. Rap. Ca. Tu jest 50. Właśnie nowa droga jest zrobiona. A oni się zaprzeczają tutaj gdzieś, bo jest dużo wnęk. Kilka sklepów, podwórek. Pierwszy raz, gdzie nie zapłaciłem żadną pokutę. Widocznie jestem bardzo dobry kierowca. O, jest tam ten policja na samej górze. Może jedzie na granicę? To jakiś pijany na rowerze jedzie. Jakiś łebek. Może wypił piwo. Tutaj do autobus już kończy bieg przed granicą w tej miejscowości. A on widać jedzie na służbę, ale sam. Właśnie przy granicy to ich tutaj dużo mieszka. Celniku, policjantu. No i ciągnie się ta wioska i ciągnie, końca nie widać. I żadnych Polaków nie widać. No. To jest początek rejestracji tej miejscowości. Jest ten policjant na samej kurce tamko tego traktora bodajże. Na pewno jedzie na granicę.